prosty i też nie daje od razu efektów, ale generalnie rzecz biorąc jest dość skuteczny. To znaczy można po prostu radykalnie ograniczyć dochody społeczeństwa, mówiąc najprościej, obniżyć poziom tego, czym społeczeństwo dysponuje o wiele procent i wtedy inflacja wobec braku popytu zaczyna spadać, ale jednocześnie pojawia się zjawisko bezrobocia. Czyli gdybyśmy się na to zdecydowali, tak jak nam radzi na przykład Balcerowicz, po dziś dzień przynajmniej w sferze publicznej, takiej publicystycznej, czynny, to byśmy mieli pewnie w tej chwili parę procent niższą inflację, ale za to może nie o parę, ale o 10% wyższe bezrobocie. Bo one tak realnie to w Polsce dzisiaj wynosi 2,6%. To jest realne bezrobocie, bo to liczone według tych europejskich wymogów, no powiedzmy sobie, jest trochę oderwane od realiów. One na przykład liczy tych ludzi, którzy się nie starają o pracę, a także pewną część rolników. Czyli krótko mówiąc, jest to sytuacja, która naprawdę nie byłaby dobra, bo nie tylko byłaby tym nowym, trzecim już wstrząsem społecznym, ale także dlatego, żeby przyniosła taki mechanizm odwrócenia trendu wzrostowego ku trendowi spadkowemu.